Michał Tadeusz Osiński miał trzy siostry, dwie starsze, Janinę, która dość wcześnie zmarła po wieku zaledwie 10 lat, i Wandę, i młodszą Anielę, która była przez wszystkich członków rodziny nazywana po prostu Nelą. Tutaj tak na marginesie powiem, że w Muzeum Historii Radomia znajduje się bardzo ciekawe zdjęcie właśnie z tego okresu, przedstawiające małego Michała Tadeusza Osińskiego z rodzicami i siostrami. Jeżeli chodzi o to miejsce, to tutaj trzeba powiedzieć, że to jest właśnie ta kamienica, w której przyszedł na świat, w której spędził swoje beztroskie dzieciństwo i gdzie uzyskał podstawy edukacji.